orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni, m.in. prezydent, podejmowali jakiekolwiek działanie w kierunku zmian w obecnej Konstytucji. Najpierw nie przestrzegają tej, która od niej obowiązuje. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, co by na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nie ponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i w odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu na marcu. Protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i śmieszaniu naszego kraju. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją w broni. Wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo. Forowaniu lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu. Protestuję w oddzieleniu społeczeństwa, umacnianiu i pogłębianiu współdziału. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu religii smoleńskiej i na tym tle dzieleniu ludzi. Przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się miesięcznice smoleńskie, przeciwko językowi nienawiści i ksenofobii wprowadzanemu przez władzę do debaty publicznej. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetu, takim jak na przykład Lech Wałęsa czy byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącymi. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych, kobiet, osób homoseksualnych, muzułmanów i innych. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i zrobieniu z nich tub propagandowych władz. Szczególnie boli mnie niszczenie, na szczęście jeszcze nie całkowite trójki, radia, którego słucham od czasu młodości. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich władz. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, nieskonsultowanej i przygotowanej reformie edukacji. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych potrzeb służby zdrowia. Te postulaty zostały pozostawione przez pana Piotra. Możemy się wszyscy podpisać. Przez prawie 2 lata PiS dokonuje kolejnych zniszczeń. Nie chcemy, aby taki akt, jaki miał miejsce, powtórzył się. I dlatego ja bardzo proszę wszystkich, żeby mówili o tym podpaleniu pana Piotra i o jego postulatach. Dziękuję Państwu, że jesteście. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć, to żadne słowa nie oddadzą. Myślę, że przyszliśmy tu po to, żeby ta śmierć nie poszła na marne. Znajomych o tym, żeby oprócz tego, że będziemy naklejać życzenia.
to wydarzenie myślę opublikowane, przyniósł ze sobą kamień, żeby okolicy tego pomnika Otce Homo ułożyć z kamieni właśnie napis Szary Człowiek i tam zapalić znicze. To tak był pomysł, który się narodził dość niedawno. Także jeżeli Państwo będziecie na cmentarzu, to myślę, że na Facebooku przez prezesa Kowalskiego, żeby taka godzina była ustalona, prawda? Żeby patrzcie, czy w okolicy nie pojawił się taki napis kamienny, Szary Człowiek, żeby tam zaświecić. Myślę, że to jest takie najbardziej godne miejsce, bo tam pomnik jest po prostu poświęcony niewinnym ofiarom katastrof, zamachów terrorystycznych, ofiar cywilnych wojen. I pan Piotr jest taką ofiarą właśnie niewinną. Tak? I myślę, że to jest takie miejsce.